Witam serdecznie. Zaraz wracam. Mateuszu, Mateuszu, czy już z nami jesteś? Mać, czemu? Czekaj. Moi drodzy, czekając na mojego współtowarzysza, poinhaluję się troszeczkę i powiedziałem Mateuszowi, że dzisiaj musimy nagrywać na gołych klatach, więc zaraz zobaczymy, na ile wziął na serio, na ile mnie bierze na poważnie. Halo, Mateusz, czy już jesteś? Tak, wjeżdżam z moją gołą klatą, rozpinam bluzę. Oh, shit! Niestety mam koszulkę pod, no ale. Uwierzcie, że lepiej z koszulką. Co tam, Mops? Nagrałeś płytę? Nagrałeś płytę, przejmiesz rap grę? Czy za rok, czy teraz już? Nagrałem płytę. Oczywiście, że nie przejmę rap gry. Bo ja chyba nawet nie chcę tej rap gry przejmować. I to mówię całkowicie poważnie. Natomiast totalnie jestem wyjęty z życia. Z tego, co się dzieje w naszym środowisku i tak dalej. Więc mam nadzieję, że w dzisiejszym podcaście po prostu będziesz mnie prowadzić za rączkę. Jakby to nie zabrzmiało. Coś tam się wydarzyło w ostatnich czasach, więc myślę, że pogadamy sobie o pewnych ciekawych tematach. No bo było trochę według mnie skandali, na przykład sytuacja Przemka Zawadzkiego. Był mały sukces według mnie, bo umorzono sprawę człowieka, który uprawiał 5 krzaków w ogóle. Więc to jest według mnie też fajne, radosna. O, to nawet nie wiedziałem o tym. Radosna informacja, którą warto nagłośnić też troszkę według mnie. No i co tam? Jakieś tam UFC zezwoliło na stosowanie konopi indyjskich, to też według mnie jest fajne. Zaczynamy robić tak, UFC mocno. O tym czytałem. Idziemy do klatki, żeby móc legalnie. Chociaż ty masz receptę, to ty nie potrzebujesz. No i co? I projekty ustawy, ustaw konopnych do Sejmu na 20 kwietnia już tam trochę jest jakiś ich zarys. Inicjatywa 100 tysięcy podpisów, chociaż to trochę już w lutym, a nie w styczniu. No ale jako, że już się to wydarzyło, to myślę, że też o tym można powiedzieć. Dokładnie. Więc tutaj też jest fajny temat. No i co? I rekord crowdfundingu, też ciekawy temat. Pobity kombinatu i to prawie 4-krotnie szybciej zdobyty wynik. Taki sam tak naprawdę, bo też prawie 4,5 miliona. No i co? I tam nie wiem, czy będziemy o tym mówić. Według mnie... Oczywiście, że będziemy o tym mówić. Możemy zacząć nie, bo od tego w ogóle crowdfundingu. Chciałem poruszyć następny temat. Czy będziemy mówić o tym, że tam kilku pacjentów odebrało marihuanę z komisariatu? Nie wiem, czy jest sens. Dobra. Nie. Znaczy, można napomknąć. Wszystko. Zrobimy szybki przegląd. Pamiętajcie, moi drodzy, że cały czas testujemy sobie ten format tutaj. Chcemy zrobić małą rezurekcję kanału Cannabis News. Natomiast na sam koniec powiemy, na jaki pomysł dzisiaj wpadliśmy. Niespecjalnie odkrywczy, a wy dacie nam znać w komentarzach, jak to widzicie. Więc... Słuchaj, ale jeszcze było to, że nie wiem, czy to jest już zmielony temat, czy nie, o tym piwie Palikota i Wojewódzkiego, bo to w sumie już zmielone, już nie? Wydaje, zmielone. Już nie ma sensu, wszyscy się wypowiedzieli na ten temat chyba już wystarczająco, więc w sumie to... Znaczy ja mogę tutaj dodać, że się wtrącę, że kontaktowali się ze mną, ktoś z Palikota, jakiegoś maila dostałem, tam nawet nie wiem, czy odpisywałem, już nie pamiętam. Że bardzo by pan Palikot chciał się spotkać, odnieść do tego w formie rozmowy czy coś takiego. No. I co, odniesie się? Do czego to się odnosić w ogóle jest moim zdaniem? No, wypuścił hop piwo, mówił, że jest CBD, nie ma CBD, cały hype na tym nakręcił, więc ja w ogóle nie mam za złe tego niczego. Ja też jestem jakby, moje zdanie jest takie, ja wszystko powiedziałem w filmie. Nie jestem aż takim hardkorowym aktywistą i takim, jak to się mówi, takim radykałem. Wiem, że to jest wprowadzanie ludzi w błąd, natomiast fakt jest taki, że się o tym gadało. Fakt jest taki, że stoi to piwo w Żabce, fakt jest taki, że coś się dzieje wokół tego, więc ja ogólnie teraz czerpię dużo, uczę się od Amerykańców, nie wiem, czy mnie za to propsują, czy nie, ale trzeba fake it till you make it
it's alright, skupiać się na pozytywnych rzeczach i w końcu to wszystko samo się wydarzy. Tak więc temat Bucha uważam za zamknięty. Fajnie by było po prostu, jakby Palikot wziął, naprawdę wypuścił piwo, które ma tam CBD trochę i zrobiłby wtedy dym, no bo jak wiemy, w spożywce kanabinoidów tak nie do końca mogą być, jak są THC śladowe ilości, to tym bardziej nie może być, no ale wszędzie są. Więc jakby taki gruby gracz coś takiego zrobił, puszcza piwo, które ma tam na przykład 0,1 THC, tak jak olejki na przykład różne, nie? To by było zajebiste, to by była afera, wtedy może by się coś tam, nie wiem, przyczynił. Aktywiści mówią, że to wtedy by mogło też rozpieprzyć rynek, bo na przykład Ziobro by powiedział, hola, hola, to są narkotyki, dobra, zakazujemy wszystkiego. Natomiast jestem przekonany, że tego już nie można zakazać i to już się dzieje, koniec, kropka i tyle. No. Nie wiem, chociaż pewnie powiedzą, w Polsce wszystko możliwe. No wydaje mi się, że nie do końca jednak, no ale mniejsza z tym. Słucham ciebie, mój drogi, wprowadź mnie w ten piękny, zielony świat. Muszę opuścić świat nagrywania płyty i bycia raperem. Ale ja to też kocham, jaram się, bardzo dużo materiałów ostatnio zrobiłem i już się zamykam, bo jestem gadułą. Dobra. Mateusz Zbojna, proszę państwa, in this bitch! To zacznijmy może od spraw tych krzaczków, czyli może najpierw poruszmy temat parlamentarnego zespołu. W sumie ostatnio też od tego zaczęliśmy. Chodzi mi o to, o te ustawy konopne, które są wprowadzane, będą wprowadzane 20 kwietnia, żeby o tym pogadać, a potem możemy przeskoczyć tak na inicjatywę 100 tysięcy podpisów, bo to bardzo podobny temat w sumie. Zajebiście. Więc będzie troszkę o polityce i o obywatelach, więc tak, no ta ustawa, znaczy projekt, który ma wpłynąć tego w święto 4.2.0, no właśnie, i tutaj chcę cię spytać o jedną rzecz, bo zakłada on legalizację posiadania do 5 gramów, a z kolei też zakłada legalizację upraw 4 krzaków marihuany na własny użytek, nie? No ale te 4 krzaki tak przecież dadzą troszkę więcej niż 5 gramów, więc to tak trochę się wyklucza, tak, według mnie. Ja nie czaję tego, może ty masz jakieś świeższe info, lepsze info, no bo ja tego nie do końca rozumiem, no bo jednak 5 gramów, spoko, według mnie tak za mało, no ale dobra, spoko, że politycy się tym zajmują, oczywiście. Wiadomo, że oni nie będą lecieć ze 100 gramami, ale te 4 krzaki to jest więcej niż 5 gramów, więc właśnie mnie ciekawi twoje spostrzeżenie. Zależy, jakim jesteś growerem. Jak sobie postawisz automaty na parapecie, no to jak wyciągniesz z tych 5-4 krzaków te 30 gramów, to będzie dobrze. No tak. Jak nie pomożesz tym roślinom w ogóle. Ale oczywiście, że tak, natomiast tutaj fajny był wpis. Mi się w ogóle podoba to, co Kuba Gajewski zawsze powtarza, że to nie powinno być na ilość krzaków, a raczej na metry sześcienne, co nie? To ma większy trochę sens. No tak, tylko to są, wiesz, to tak mi się wydaje, ciężko przekonać polityka tak, na jakieś, no, znaczy może na metr sześcienny byłoby łatwiej, natomiast wczoraj widziałem gdzieś, szukam tego właśnie w sieci, taką ankietę zrobiły Wolne Konopie i tam było parę fajnych postulatów, Przemek jak zwykle w punkt, Zawadzki tam napisał, natomiast jest tutaj teraz Wolne Konopie, 4 krzaki, 200 gramów w miejscu zamieszkania, 30 gramów poza miejscem zamieszkania, depenalizacja, dekryminalizacja, wytwarzania, przetwarzania lub przerabiania środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste w ilości do 200 gramów, ustalenie, czy zabezpieczone przez organy ścigania marihuana może być wykorzystana jako surowiec farmaceutyczny. To by było w ogóle zajebiste. No i ja też jestem przy tym, żeby można było mieć te 200 gramów, jak ma się 4 krzaki. Natomiast w życiu liczba 200 gramów nie przejdzie. No nie. No i tyle. Więc mam podobne zdanie jak ty, no, że to się jak w jakiś sposób wyklucza. Natomiast nie wiem, na ile ja się mogę wypowiadać na temat tam działań zespołu. Druga sprawa, że tak jak powiedziałem, bezbicie się przyznaję, nie jestem tak idealnie poinformowany, bo byłem dosłownie wyjęty z życia przez 4 tygodnie dokładnie. Więc tak, myśmy już na posiedzeniach zespołu o tym rozmawiali. Pamiętam, że Stelios, ale wraz wtedy bardzo mocno cisnął temat, że powinno być właśnie 420 gramów w ogóle. On twierdził, co w ogóle jest, no słuchaj, jak ktoś jest naprawdę chory, to powinien tyle mieć, nie? I tak samo, no, no 4 tak, krzaki, ale no to trzeba mieć te 200 gramów. Natomiast nie wyobrażam sobie, że takie coś przechodzi po prostu w Sejmie i nasz rząd, partia aktualnie rządząca, podpisuje się. Nie, ja myślę, że 30 gramów tyle to jest, znaczy wiadomo, jak mówisz, no fajnie byłoby jak najwięcej, ale myślę, że na chwilę obecną te 30 gramów to jest chyba maks, jaki, no nie sądzę, ale wiadomo, że fajnie by było i wierzę, że kiedyś będzie w ogóle, że będzie można mieć tak, co się chce tak naprawdę i to by było jedyne słuszne rozwiązanie. No ale ty myślisz, Mateusz, że na przykład
To jest taki już projekt realny, że wiesz, my idziemy, będzie ta inicjatywa, zostanie podpisane i to jest coś, czy co się może uda. Się na przykład wydarzyć, nie wiem, do końca roku czy coś takiego. Myślę, że te działania wszystkie i parlamentarnego zespołu, i inicjatywa obywatelska od wolnych konopi coś zmienią. Myślę, że coś zmieni się w Polsce dzięki temu. Nie wiem co. No, wydaje mi się, że raczej nie... No ale właśnie, jeśli tak powiem teraz, zobaczy to jakaś tam ilość ludzi, to stracą wiarę, więc nie chodzi mi o to, że jestem negatywnie nastawiony do tego, że nie wierzę w sukces, bo wierzę, bo wierzyć trzeba, walczyć trzeba jak najbardziej. No ale wydaje mi się, że teraz nie zalegalizujemy nagle 30 gramów, nie? Że to drobnymi krokami, że trzeba właśnie, takie inicjatywy są mega ważne, bo one robią jakiś tam mały krok, że według mnie coś się zmieni, że może właśnie jakaś tam mniejsza ilość zostanie zdepenalizowana, czy jakiś tam na przykład nie cztery, a może jeden krzak, wiesz o co chodzi, że tak, że raczej to nie ugramy tego, czego chcemy, ale coś tam wierzę, że ugramy i nie wiem, czy ugramy depenalizację, bo jak mówię, no nie chcę mówić, że nie ugramy, no bo zaraz ktoś mi uwierzy i przestanie wierzyć i nie pójdzie podpisać inicjatywy, bo po co? Bo to nie jest tak, że nie ma po co, no bo im więcej podpisów, im większy szum zrobimy, tym po prostu więcej ludzi o tym usłyszy, więcej ludzi się dowie. Jeśli wyjdziemy na ulicę, będziemy zbierać podpisy od pani Kazi z sklepu o nazwie U Kazi, która nie ma pojęcia o konopiach, a pójdziemy do niej, czy pani Kazia podpisze? Wytłumaczymy jej, czym są konopie, dlaczego warto w nie uwierzyć i tak dalej, no to już jest jedna osoba nawrócona, mówiąc dziwnie, i to jest już wielki sukces, co nie? Że jeśli ktoś chce pomóc, to niech po prostu mówi o konopiach, wie coś o nich, wyciągnie coś tam z Cannabis News, z Wilika, z Otwieram Oczy, od Przemka, z Mestosława, żeby coś tam się dowiedział i mówił o nich te faktyczne rzeczy, a nie, że nie wiem, że to nie szkodzi, że nie da się uzależnić, wiesz, bo to też trochę szkodzi, takie nadinterpretacja tych konopi, to też jest gloryfikowanie zbyt duże, też jest niesłuszne według mnie, no bo to też szkodzi. Oczywiście. Więc niech nauczy się tych faktycznych, tych prawdziwych faktów o konopiach, niech czegoś się dowie, niech wytłumaczy pani Kazi, że one pomagają na wiele schorzeń, że oczywiście nie jest to panaceum, ale że może uratować życie, że może wyciągnąć z nałogu, że może, wiesz, pomóc po prostu na wiele schorzeń i nie tylko, że można z tego dom zbudować, że można, wiesz, no wiele rzeczy, w ubrania zrobić i tak dalej, że to jest fajny surowiec, świetna roślina, która daje, wiesz, dużo naturze i tak dalej. I takie rzeczy trzeba mówić. I dlatego ja uważam, tak już podsumowując tą wypowiedź, że nie osiągniemy wszystkiego, czego chcemy, ale coś się zmieni. Już nawet zmiana jednego człowieka, który jest przeciw na za, jest wielkim sukcesem. Więc im więcej tych ludzi zmienimy, tym bliżej jesteśmy tego, co chcemy osiągnąć. Więc takie inicjatywy są mega, mega ważne i trzeba przeć do przodu, ile wlezie, bo jeśli zbierzemy te 110 tysięcy podpisów, to super, ale jak zbierzemy 220 tysięcy, no to jest dwa razy lepiej, to jest dwa razy więcej ludzi świadomych. Więc to jest, o to chodzi w tym, wydaje mi się, bardziej, żeby uświadamiać ludzi, uczyć ich i coś osiągnąć, a nie żeby osiągnąć to, co chcemy już. No bo to się musi dziać małymi krokami. No widzimy, co było 10 lat temu w Polsce na temat konopi. No nie było nic. A dzisiaj co mamy? No i to jest 10 lat ciężkiej pracy aktywistów i wszystkich ludzi tak naprawdę dookoła, którzy wierzą w te konopie. No stary, więc to małymi krokami. Ja teraz nagrywam, mam nagrany podcast z Kubą Gajewskim. Już w lato go jeszcze nagrywaliśmy. Więc on już troszkę czasu ma, tylko czekam na uruchomienie nowego kanału, ale chyba to wrzucę jednak na Weedweeka, mniejsza z tym. No i tam właśnie z nim rozmawiam na ten temat. No to on mi mówił, że strasznie to się zmieniło. Mówi, że kiedyś to tych ilości, tych drobnych zatrzymań, tego było pełno. Skrzynka wolnych konopi pękała w szwach po prostu od takich 1 gram. Mało tego, jak ja wróciłem do Polski 2-3 lata temu, zaczynałem z Weedweekiem, to ja nie miałem tygodnia bez jakiejś wiadomości, że zatrzymali kogoś z gramem. Teraz raz na miesiąc ktoś napisze może? Mówię o takich śmiesznych sprawach, właśnie gram. Wczoraj dostałem maila jakiegoś 03, kogoś tam chycili, ale wcześniej tego było bardzo dużo. No ludzie, mam receptę, mogę się normalnie, legalnie iść kupić susz. No przecież to było nie do pomyślenia jakiś czas temu, więc dobrze, zostawmy ten temat i bardzo fajnie przyszedłeś do tego tematu całej edukacji i aktywizacji ludzi i przekonywania pani Kazi, czyli inicjatywa 100 tysięcy podpisów, ale zanim do niej przyjdziemy, jeszcze chcę ci za jedną rzecz podziękować, bo wpadłeś na zajebisty pomysł teraz, Mateusz, zapisałem to już. Jestem. Musimy zrobić infografiki i musimy zrobić krótki filmik na Weedweeku i ja to muszę jeszcze zrobić z jakimś grafikiem, takie top faktów o konopiach, wiesz, żeby to miało 60 sekund. I właśnie to, co powiedziałeś. Filmik, nie mówić, że no, bo to leczy raka, bo to pomaga, nikt nie umarł od konopi, i na banknocie 10-dolarowym czy dolarowym jest cena żniw konopi, tylko powiedzieć,
konkretne na przykład fakty, nie? Że ta i ta na przykład pacjent X chory na to został wyleczony, albo jakieś takie, znaleźć takich bardzo konkretnych 5 faktów za i na przykład 5 faktów przeciw i ubrać to w 60 sekund i puścić takiego wirala w sieć, żeby ludzie po prostu mieli argumenty nie do zagięcia, żeby tak jak mówisz, konkretnymi faktami, nie? Się kierować, a nie takimi ogólnikami. To jest bardzo fajna rzecz. Już sobie to zapisałem, musimy coś takiego sobie przygotować. Ja wiem, że ty robiłeś takich dużych rzeczy jak Kontra na dziś i tak dalej, tylko zebrać to wszystko. No to mówię, że ja mam mega dużo materiałów na ten temat, więc ja ci je podsyłam, jeśli chcesz wszystkie, ty sobie wyciągniesz, co tam chcesz. I no bo mówię, ja to regularnie publikuję, takie właśnie raczej ciekawostki, których nigdzie nie znajdziecie za bardzo, chyba że w książkach oczywiście, ale zebrane tak najciekawsze kąski, więc jeśli chcecie takie coś, to zapraszam do siebie na sociale, na Instagrama i Facebooka, otwieramy oczy, ale jak mówię, wysyłam ci to i sobie wyciągasz co chcesz, bo mam tego już dużo bardzo... Tak, znaczy razem, my się razem to zrobimy z Kubą Gajewskim. Spoko. Jeśli chcesz, to przerób sobie te grafiki, bo one też są amatorskie trochę, jak wiesz, ale no. I to jest, wydaje mi się, tam jest dużo fajnego kontentu, bo tam nie jest tak, że od alkoholu umiera milion ludzi rocznie, bo to też nie jest tak, nie? To umiera trochę mniej, bo to od chorób związanych z alkoholem, od tego, bo to w te takie najczarniejsze statystyki się wlicza to, że ktoś pijany się rozbił, nie? No ale ktoś najerany też się kiedyś rozbił, więc ja tego nie wliczam w te statystyki, ja wyciągam, szukam mega dużo takich właśnie, kto faktycznie się zapił po prostu na śmierć i takie statystyki podaje i wiesz, porównuje to z tym, kto się zajarał na śmierć. Nie ma, no ale ten, kto jechał kiedyś pijany, się rozbił, no ale ludzie najarani też się pewnie czasem rozbiją, wiadomo, że... Ale wydaje mi się, że zdecydowanie z tego... Tak, nie, wiadomo. Powoli jeżdżą. Tak. Ale wracając jeszcze do tego, ja to już postulowałem, w sensie na tym drugim czy pierwszym posiedzeniu parlamentarnego zespołu, co tak bardzo dużo mediów było zaproszonych, to mówiłem, żeby wygospodarować jakiś budżet i zrobić właśnie taką infografikę bardzo prostą, dwustronną właśnie, które rozdawać w Sejmie, politykom, w kościołach i tak dalej, i tak dalej. Za i przeciw, żeby robić na przykład, nie wiem, wypisać na jednej stronie jakby popularne opinie na temat marihuany, że jest to na przykład gateway drug, czyli jakby brama do innych, że jest, jest kilka takich mitów, które są cały czas podtwarzane, cały czas są powielane i na drugiej stronie bardzo precyzyjne odpowiedzi na to z konkretnym jakby jakimś dowodem naukowym i tego, wiesz, w tysiącach tego nadrukować i po prostu rozdawać to wszędzie. No tylko to już są jakieś fundusze, no ale mniejsza z tym. No, trzeba to zrobić na razie w internecie. I edukować panią Kazię w sklepie. Oj, poleciał mi długopis. I wy, moi drodzy, musicie iść do tej pani Kazi, a Mateusz wam powie dlaczego i dlaczego już możecie zacząć od tego jutro, a finał będzie w czerwcu. Dlatego, że no inaczej, zacznę od tego, że jeśli chcecie pomóc, a warto pomagać naprawdę, no bo jak mówimy, no że właśnie ta pani Kazia do nawrócenia jest bardzo ważna, żeby ją nawrócić, no to piszcie na inicjatywa@wolnekonopie.pl. Z tego co wiem, już jest, było przy ogłoszeniu powrotu akcji, bo ona miała być rok temu przeprowadzona, no ale ze względu na COVID została odwołana i przełożona na ten rok. To było 3000 aktywistów, więc teraz już jest pewnie dużo, dużo więcej. Było chyba 400 lokali i teraz też już jest więcej, dużo, z tego co wiem. I dlaczego już teraz się za to warto zająć? No bo im szybciej zaczniemy, tym szybciej się to zbierze, po prostu, mówiąc krótko. I jak mówię, no tym więcej ludzi się nawróci, a finał akcji będzie w lato. Po pierwsze, być może, wydaje mi się też, że dlatego, że być może jakieś tam te festiwale się odpalą, być może jakiś marsz będzie. I wtedy też się mega dużo podpisów zbierze, co nie? No bo takie festiwale, marsze... duże eventy, no to tam się zbiera mega dużo podpisów, nie? No... Stary, jakby był Woodstock, to jest no jeden właśnie. Woodstock i mamy te 100 koła. No właśnie. Znaczy Poland Rock, tylko mi nie o to chodziło, mi chodziło o... Znaczy, bardzo dobrze mówisz, tylko chodzi mi dla ta symboliczna pani Kazia i pisanie maila na inicjatywa@wolnekonopie.pl. Chodzi tutaj o to, że jeżeli u was w mieście jest jakikolwiek punkt, chciałby zbierać te podpisy, to musicie koniecznie pisać wtedy maila albo samemu chodźcie po tych punktach, pytajcie się tych ludzi. Jeżeli się zgadzają, no to weźcie tam jakiś adres i zgłaszajcie te punkty na inicjatywa@wolnekonopie.pl. Zresztą ja nagram jeszcze oddzielny materiał, taki krótki na Weedweeka na ten temat, co robić. Tutaj chodzi, wiecie o co chodzi, knajpy, barbery różne, nawet właśnie sklep u pani Kazi. Tylko trzeba pójść
Jeżeli ktoś nie jest przekonany, no to trzeba fajnie, rzetelnie przekonać. I w czerwcu będziecie mogli wydrukować wtedy sobie karty, te już do zbierania podpisów i we wszystkich tych punktach te karty mają być. Ponieważ jedna rzecz jest taka, że teraz mi się wydaje tych dużo punktów, przepraszam, się zgłosiło. I do czerwca mogą sobie zapomnieć o tym. Więc my musimy to trochę wziąć w swoje ręce i sami albo zgłaszać te punkty. Ja na przykład mam taki plan na Śląsku tutaj. Jak już będzie czerwiec, teraz za bardzo nie jeżdżę, tych punktów nie zgłaszam. Tam jakieś dwa sklepy w Zabrzu poprosiłem, żeby się zgłosiły. Wydrukuję te karty, będę po prostu jeździć z jakimiś upominkami konopnymi, bukiecikami i tak dalej po całym Śląsku i po prostu sobie chcę poświęcić na to naprawdę cały tydzień jeżdżenia dzień w dzień, z czego też zrobię film. Do barberów, knajp. Nie wspominam oczywiście o wszystkich sklepach konopnych, bo to jest w ogóle must have, jak dla mnie, no to na pewno one się wszystkie zgłoszą, a jest tych punktów dużo. Chcę jeździć i nakłaniać ludzi, zostawiać od razu kartę, ładnie przekonać, dlaczego to jest istotne, więc trzeba sobie fajną bajerkę przygotować. Postaram się coś takiego też dla was wszystkich przygotować, jak ktoś nie wie, co mówić, żeby mniej więcej mieli, żeby narracja była ta sama, fajna, bezprzypałowa. Trzeba ładnie się ubrać. Ja wiem, że to nie szata zdobi człowieka, ale nasuwa różne, znaczy jak to się mówi? Stereotypy rozbija, czy coś? O to chodzi? No tak, ale czy się mówi stereotypizuje, tak się mówi? No wiecie, o co chodzi, że jak wejdziesz na dresach, wydzierany tego, co nie jest nic złego, bo ja tak chodzę, no to pewnie jakąś, nie wiem, babcię, albo właśnie panią ekspedientkę, albo barbera, albo kogoś, kto może nie chce w to wchodzić, bo pomyśli, straci jeszcze klientów przez to tak może trudniej przekonasz. A jak ktoś przyjdzie ładnie, fajnie, skrudnie ubrany, macie fajną bajerkę, dlaczego to pomaga, to konopie to nie tylko, to jest budownictwo, to jest tamto, siamto, rolnictwo zarobi, musimy fajne mieć argumenty, to bardzo możliwe, że te osoby się przekona, jak wiecie, już dużo ludzi prowadzi też te jakieś mają punkty, sklepy, knajpy, jest dużo młodszych ludzi i oni są już jak najbardziej po naszej stronie, więc o to aktualnie chodzi, żeby pisać na inicjatywa@wolnekonopie.pl, żeby zgłaszać te punkty, żeby zgłaszać własne chęci i żeby trzymać rękę na pulsie, jak będzie już czerwiec, żeby te wszystkie punkty rzeczywiście miały te karty tam i zbierały te podpisy, a nie tylko, że się zgłosiły i ja pomogłem. Gówno pomogłeś, jak nie przyniesiesz kilku podpisów. Tak. I taka jest prawda. I też pamiętajmy o tym, że oczywiście każdy podpis jest ważny, ale pamiętajmy o tym, że seniorzy są tak naprawdę jedyną grupą, która jest przeciwna zniesieniu kar. Więc jeśli widzimy seniora, no to mobilizacja razy dwa i rzucamy najsmakowitsze kąski, argumenty, i żeby ta pani starsza stwierdziła, że kurde, nie, no, oczywiście. Dawaj mi receptę, idziemy na bongo. Nie no. Ale właśnie, ja mam do ciebie pytanie takie, a myślisz, no bo biorąc lekcje na przykład z marketingu, social marketingu, w którym ty też jesteś kocurem, jak wiemy, no to tam jest taka zasada, że jeżeli coś dobrze idzie, jakiś post na przykład się dobrze sprzeda, jakiś artykuł dobrze idzie, no to nie robimy wszystkiego obok tego, żeby inne też poszły lepiej, tylko pompujemy w tą jedną, w tego hita, bo on nakręci nam sprzedaż, wejścia na wszystko inne dookoła. W związku z czym analogicznie tutaj, czy warto jakby te swoje, nie wiem, siły też, nie chcę powiedzieć brzydko marnować, ale użyję tego słowa, na osoby, które i tak są już nie do przekonania, czy nie lepiej aktywizować tych młodych ludzi, którzy są do zrobienia, tylko trzeba im uświadomić, że ich głos ma znaczenie, że po prostu bez nich to się nie uda, bo mi się wydaje, że sporo ludzi jest za legalem, ale na marsz potem przychodzi ci 4000 osób. No tak. Więc to też prawda, że w sumie faktycznie jest tu jakiś sens w tym, co mówisz. I tak sobie teraz myślę. Rozkmina, no, bo to w takim razie trzeba by inaczej podejść do tego młodego z innymi argumentami właśnie, żeby go jakoś bardziej zaktywizować, żeby ten młody, jak wiesz, żeby go bardziej nakręcić na działania, bo on może wiele zrobić fizycznie i nie tylko, i internetowo nawet. Powiedzieć mu nawet, że weź se obejrzyj na przykład, nie wiem, jakiś tam mega, nie wiem, nie mam teraz nic w głowie, ale jakiś tam fajny filmik na przykład, czy coś edukacyjny o konopiach, weź sobie obejrzyj, nawet mu wysłać przez WhatsAppa, czy przez coś tam, czy podać linka SMS-em, cokolwiek, wziąć jego telefon, znaczy no nie bierzcie telefonów od ludzi, nie zabierajcie im, ale powiedzieć, weź sobie wpisz taki filmik i obejrzyj się w domu, stary, i zobacz, tam jest dużo prawdy, jak udostępnisz, to mega pomożesz w sprawie, wiesz, i nawet to głupie udostępnienie, nie? Myślę, że tak można też internetowo zachęcać tych ludzi młodszych. I tak, no jak najbardziej warto może faktycznie się skupić na nich,
No ale z drugiej strony... Ja nie twierdzę, że nie, bo wolne konopie wszystko jest linia, że trzeba przekonywać tych ludzi. Oczywiście bez starszych ludzi nie ogarniemy, bo oni głosują. Natomiast jakby ci wszyscy młodzi też poszli zagłosować i by wyzbyć się tego przekonania, że a, ten rząd to mnie tam nie dotyczy, ja i tak nic nie zmienię. Zmienisz, bardzo dużo zmienisz. Miałem podobne podejście kiedyś, pewnie to przychodzi jakoś z wiekiem. No i myślę, że można to... Wiesz, co by było fajne? Znaleźć po prostu jakiegoś małolata... tylko naprawdę małolata, którego rodzice by się też zgodzili, na przykład, nie wiem, 16-18 lat, który na przykład został złapany z ziołem i miał przez to naprawdę przejebane. A jest no. Na przykład synek normalny, wiecie o co chodzi. No, ja mam bardzo dużo ludzi znajomych, kurde, no nie mogę może wymieniać, ale powiedzmy bardzo zdolnych wręcz, nie wiem, informatyków, którzy w młodym wieku robią aplikacje webowe, programują i są totalnymi kotami w tym, naprawdę, już sami się nauczyli, mega dobre oceny w szkole, a jedyne co, to sobie lubią baknąć czasem, ale mówią, że na przykład po tym się najfajniej programuje i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście nie zachęcam młodych ludzi, a tu mówię o ludziach tak w wieku 20-21 lat i kogoś takiego wziąć, nie? Tylko jeżeli ktoś taki ogląda i chcesz na przykład z nami porozmawiać, powiedzieć o swoim przypale, jaki miałeś stres przez to, bo ja miałem parę takich osób, nikt nie chciał się wypowiadać, bo przeważnie rodzice się na to nie godzili, albo no, przeważnie się rodzice na to nie godzili, albo nie chcieli mówić oficjalnie o tym, żeby do szkoły to nie doszło. Jakby ktoś był na tyle odważny, powiedzieć o tym, o jakiejś takiej swojej traumatycznym przeżyciu spowodowanym tym, że no po prostu zatrzymali go z powodu, nie wiem, jakiegoś okruszka. Może taka historia by przemówiła do tych ludzi, że wiesz, jeżeli nie chcesz być podobnie potraktowany, spędzić nocy na dołku, a lubisz sobie czasami tam zapalić dżoncika dla relaksu, no to warto może się trochę w to zaangażować, bo za chwilę ciebie to może spotkać. No tak, to też jest mądre, co mówisz. Także dokładnie, jeśli... Patrzcie, tak to się robi. No jak najbardziej, no, szczególnie właśnie, no jeśli ktoś w ogóle ma przypał, to warto pisać do... Piszą, takich, do mnie piszą, ale nikt nie chce nigdy potem... no nie chcą rozmawiać często, nie? Znaczy nie mam za złe, ale wiesz co ci, no. Ja też kiedy... Ale to pomoże sprawie taka rozmowa. No ale no właśnie, też rozumiem, dlaczego nie chcą, ale jeśli ktoś chce, to jak najbardziej zapraszamy. Do Mopsa piszcie, czy do ciebie. Cannabis News, czy do mnie. Do mnie nie piszcie. Nie, dobrze. Do mnie też piszcie. Co tam miałeś dalej na tablicy jeszcze ciekawego? Możemy iść dalej. No właśnie nie wiem, czy jaki temat można... Bo może za granicę zostawimy później, bo tam za granicę to w sumie tylko to UFC i tam niby te Stany. Co ty tam robisz? dobra, spoko. Więc tak, no mamy jeszcze tematy... Haluny mam. Na przykład... kminie co poruszyć, bo nie wiem, czy już tak lecieć w... No to dawaj tą zagranicę nerwy. Wszystko, bo co tam było z tym UFC? To będzie rachciach, chyba szybki temat. No UFC, że znieśli po prostu, że zawodnicy sobie mogą jarać, stosować konopie indyjskie. Nie w dzień walki, tylko w dzień walki nie mogą. Chociaż nie wiem, jak to sprawdzą w sumie w takim razie wtedy, jeśli ktoś sobie zajarał dzień... No nieważne. Nie mogą w dzień walki oficjalnie, a oficjalnie mogą w każdy inny dzień. Nie mają już z tym problemu. Także myślę, że UFC było takie głośne, czy tam bracia Diaz, czy ktoś tak tam jest. Inny, że po prostu lubili sobie zajarać i w sumie mogą, krótko mówiąc. Nie ma za to już żadnych konsekwencji, jest to tolerowane. Super. Bo jak wiemy, no, mega to pomaga na wiele aspektów w sporcie, też na regenerację, tak. Na jakieś bóle. Fighterom to bardzo pomaga, więc naprawdę bardzo fajnie. Ja wszystkim polecam, sprawdźcie sobie, jest taki... jak to się mówi, turniej, czy zawody, high rollers, to się chyba nazywa, high rollers, nie wiem. Jest to brazylijskie jiu-jitsu i walczą o funta, czy tam, nie wiem, czy tam kilo zioła i wszyscy se w kółku siedzą, jarają i się turlają i tam przepychają i tak dalej, więc bardzo fajna rzecz. I to nie jest jakieś tam undergroundowe coś, tylko normalnie tam zawodowi... fajterzy biorą w tym udział. Jeszcze co do Stanów, wczoraj oglądałem materiał też Wapniaka z jakimś tam typem z CD Projekt, ja tam się nie znam, bo Wapniak ma te wszystkie wolnościowe rzeczy finansowe i mówili właśnie o akcjach też w Stanach, że podobno w tym roku to jest no, absolutny hit, najlepiej rokujące akcje, niby tam na giełdzie, że tam przebiły wszystko i tak jak myśleli rok temu, że to będzie kolejna bańka, no to ona dalej rośnie.
nie stracili na tym ludzie póki co, a podejrzewali, że mogą być straty. No i tak porównywał to koleś do Bitcoina trochę, więc no zachęcam też... Że co, że rynek konopny czy coś? Tak, konopne, akcje konopne, konopne, firm konopnych, nie pamiętam jakie, że tam Aurora, Canopy, Canopy Growth i Aurora to są w ogóle jakieś totalne hity. To nie będę się na tym rozwodzić, bo jest cały fajny materiał u Wapniaka na kanale, najnowszy, ja zresztą zaraz sobie wpiszę. Jak będę pamiętał, to wam to wrzucę też w źródło tutaj. Jest na giełdzie zielono, long term dla Veto Media. No, 16 godzin temu wyleciało i to jest z panem... Z panem, jak on się nazywa? No, o, jakoś. On coś tam z CD Projektem miał wspólnego. Rokicki, nie, nie Okicki, tylko Rokicki. No i mówił, że ogólnie nie było czegoś takiego jeszcze od dawna, że biją na łeb, na szyję wszystkie tam inne jakieś tam kursy zajebiste. Ja się nie znam na giełdzie, więc jak ktoś się zna na giełdzie, to przepraszam, to nie jest content. To nie jest content dla tych ludzi. Z moich ust nie padną konkretne informacje na temat tam jakiegoś grania na giełdzie i tak dalej, więc zobaczcie sobie ten materiał. No ale to samo widzieliśmy też w Polsce. Rekordy zostały pobite. Kombinat konopny w 40 minut 4,4 miliona i taką samą kwotę uzbierali w 10 minut Canpoland. No i co, do tego przechodzimy, rozumiem. No jak se przeszedłem, to se przejdziemy, a jak pominąłem to coś, to se wrócimy potem. Nie, nic nie pominąłeś zasadniczo, więc tak, no, rekord mocny. Ja w ogóle się nie spodziewałem i właśnie w sumie to też taka anegdotka, że siedzę sobie, dostałem maila, pracuję, dostałem maila, że zaczyna się za chwilę akcja ta crowdfundingowa Canpoland. O 9 miała się zacząć, tam maila dostałem z 3 minuty wcześniej chyba, albo o 9, nie pamiętam. I sobie myślę, no spoko, no to pewnie chwilę to pozbierają. No ja tak wszedłem jakieś tam, nie wiem, 10-15 minut później na tą zbiórkę, patrzę, ona jest zakończona i myślę, no nie, no niemożliwe. I odświeżam, no zakończona, nie? Ja nie zdążyłem, no chciałem sobie kupić ten najmniejszy pakiet, bo hajsu aktualnie nie mam. Ale nie zdążyłem, bo chciałem to za 500, tam chyba był najniższy, żeby po prostu sobie tak, wiesz, człowiek się bardziej angażuje w to trochę. Poza tym, no jak porównują to do Bitcoina, stary, no wiesz co chodzi, naprawdę może być coś takiego i masa ludzi tak się zarobiła na przestrzeni tam dziejów czy ostatnich dziesięcioleci, że kupujesz coś za złotówkę i potem jesteś milionerem. W sensie, no jak... Bitcoin ile był warty na początku, no właśnie, ile jest teraz? Nie wiem ile, bo ale wiem, że to jest mega wielka różnica, że teraz to można być mega zarobionym. Ale jakbyś wtedy kupił akcję Facebooka, nie wiem, Netflixa albo Amazonu, dużo jest takich spółek, to naprawdę ludzie no, ogromnych majątków się podorabiali. No tak, no i pewnie dlatego też taki rekord padł, bo zobaczyli, co się stało z kombinatem, a tutaj też duża firma, która ma jakieś tam sensowne, wydaje się, plany, jeśli je zrealizują, czego im życzę i faktycznie kierują się tymi wartościami, o których mówią, no to mega, nie? Natomiast to czas pokaże, ale no właśnie, więc jeśli biją rekordy i tak dalej, no to musi być tak przyszłościowy rynek, jakiego dawno nie było, nie? No bo tak jak mówisz, no, że nagrali materiał, no i pokazują, jak to działa. Czy medycyna, nie? Medycyna przede wszystkim, to jest przemysł farmaceutyczny i to mówi wszystko, no. Jak naprawdę w to firmy farmaceutyczne wjadą na grubo, no to nie straci się na tym w życiu, to będzie się gruby hajs na tym kosić. Nie wiem, co będzie po prostu z nami wszystkimi i ja bym bardzo chciał. Ja się obawiam, że jak te wszystkie, wiesz, firmy farmaceutyczne zaczną wypuszczać już oficjalne leki, produkty, wiesz, będą koncentraty, pastylki na bazie konopi. Fajnie, super, że to jest. Tylko boję się, że wtedy będzie jeszcze większe lobby przeciwko temu, żeby to uprawiać na własną rękę. I tego się obawiam, nie? Bo ja bym jednak chciał mieć tego krzaka, kurde, w domu. A to jest totalnie nie na rękę firmom farmaceutycznym, bo ja sobie ten lek zrobię w domu. Bardzo dobry lek sobie zrobię w domu. Niektórzy mogą sobie iść gdzieś tam go kupić za dużo pieniędzy, natomiast no... Chociaż z drugiej strony, jak ja bym wiedział, że sobie kupuję super lekarstwo w aptece naprawdę niedrogo, w takiej mega jakości, no to mógłbym sobie chodzić kupować. Miałbym sobie krzaczka dla siebie, tak, bo lubię to robić po prostu, a w Polsce nie mogę niestety. Ale takie... Wiesz co chodzi, nie? No wiem. No. Znaczy ja nie jestem growerem ani nic, nie znam się, znaczy nie znam, no teorię znam, ale nie praktykuję za bardzo. Ale jakby właśnie był legal, no to myślę, żebym na pewno zaczął.
Ale właśnie, zależy w którą stronę to pójdzie, no bo dlatego, jak mówisz, że jeśli te farmaceutyczne firmy tak to przejmą i że jednak dalej nie będzie można uprawiać, no to dlatego te inicjatywy obywatelskie są tym bardziej ważne, co nie? Mm. Bo to jest głos obywateli, który chce tych krzaków i no i to jest mega ważne, żeby brać w tym udział po prostu. No bo jeśli chcecie jarać i lubicie jarać, no to czas przestać się bać po prostu, nie? To trzeba wziąć się z chaty, poświęcić trochę czasu. Jak ktoś lubi jarać, to czas przestać jarać i zacząć trochę pracować w tą stronę, bo mi się wydaje, że to jest największy problem. My jesteśmy, jak Przemek Zawadzki zawsze też powtarza, największą grupą społeczną, najbardziej prześladowaną i dyskryminowaną w Polsce. To może teraz kobiety. A propos tych ostatnich całych sytuacji, natomiast no, to nie są ani jakieś mniejszości religijne, ani jakieś mniejszości narodowe, ani mniejszości jakieś, ani inne orientacje seksualne. To są użytkownicy marihuany i konopi, ponieważ nas jest naprawdę bardzo dużo. Tyle, że my sobie myślimy, że tak to chyba tak to już jest. No, po prostu no, nie możemy i się tak godzimy na to. Druga sprawa jest taka, że no, marihuana nie jest zbytnio motywującym środkiem, pobudzającym, jakiś taki, który nas motywuje gdzieś do działania, tylko raczej cię relaksuje i palisz i a dobra, jakoś to tam będzie i tak to się kończy niestety, więc jak chcemy coś zmienić, no to trzeba trochę mniej bombić, wyjść na ulicę i pozapierdzielać. Ja tylko kończąc monolog, bo jeszcze wiem, że jeszcze jedna firma uruchomiła jakąś zbiórkę, Cannabis tak, Vera, tak, tak. Ale im to tak dobrze nie idzie. Oni się też do mnie zgłaszali. No do mnie też, ale właśnie, sorry, że ci przerwę, ale tutaj chcę to powiedzieć. Nie to, że chcę... Nie powiem. Dobra, już nie będę. Chcę powiedzieć, że faktycznie, no, do mnie też dzwonili, ale ja im odmówiłem w sumie dlatego, że nie wiem, nie chcę o nich źle mówić, bo nie znam ich i tak dalej. I jakby wspieram każdą inicjatywę konopną, o ile jest słuszna, a za bardzo dużo o nich nie wiem, no ale wiem, że zadzwonili do mnie któregoś dnia. To było przed podcastem, jak chciałem nagrywać z Samią. Zadzwonili do mnie a propos tego, czy mogą ze mną nagrać. Ja mówię, no że tak, no tylko, że co wy macie do powiedzenia, no bo tematem mojego podcastu nie będzie wasza zbiórka, bo to jest bardziej podcast edukacyjny, więc tam możemy oczywiście coś powiedzieć, jak najbardziej, nie widzę problemu, no ale jakiś temat przewodni musimy obrać inny. No i oni mówią, no my coś tam, no nie chcę tam mówić o nich tam różnych rzeczy, więc coś tam mi odpowiedzieli. Ale ja wiesz, że mówiąc nie chcę tam mówić różnych rzeczy, to już mówisz w domyśle różne rzeczy. No może i tak, ale no, nie wiem, dobra, niesmak. Gadaj, co dobra, to powiem tak. Nie, no mów powiem normalnie, tak, niesmak... no Jezu, to jest twoje zdanie. Niesmak zostawili, no bo tam powiedzieli, że 2 lata uprawiają, myślę sobie, no spoko, no to mam na podcast z Maćkiem, który uprawia 20, nie? Ale nie chodzi o to, ja tam jak najbardziej byłem otwarty na zaproszenie ich, tylko że co mnie zraziło, ja powiedziałem, że dobra, no to możemy jak najbardziej, no tylko że już nie teraz, no bo ja mam umówiony podcast z Samią, no i możemy potem nagrać czy coś, że teraz 15 będzie z Samią i tego nie zmienię, no bo już tak będzie po prostu, taki mam plan, no i nie będę was wciskać 2 dni przed nagle, bo szczególnie, no, że rozumiem. Wydaje mi się, że Samia jest bardziej edukacyjna niż wy i jeśli ustalicie sobie temat, o którym możemy pogadać, to pogadamy. No i oni dobra. I zadzwonili do mnie godzinę znowu później i mówili, słuchaj, bo my znamy Samię, my możemy to przełożyć, my fajny temat znajdziemy, tylko żebyśmy nagrali teraz przed tą zbiórką. No i tak... Czaję. Nie o to chodzi, wiesz, no ja nie... No. A czy ty tam masz content inny, ty bardzo kładziesz ten Otwieramy Oczy, to jest... Treść, raz jeszcze raz treść, ty chcesz fajnych rzeczy, tam po prostu tobie chodzi o edukację. Znaczy ja też ich czaję, że oni chcieli wypromować i tak dalej. Oczywiście. Ale no właśnie nie dali mi żadnego tematu, o którym moglibyśmy pogadać. Czaję. Chcieli tylko gadali o tym crowdfundingu, czy tam nie wiem jaka to zbiórka, ale żeby ich o tym gadać, ja mówię, no spoko, pogadamy, ale dajcie temat i nie teraz. A okay. Oni, że dobra, dzwonią godzinę później, a może jednak teraz, może przełożymy i wiesz, no... Nie dali tematu. No tak, nie wiem, mnie to trochę... No i patrz, już promo żeśmy zrobili. Ja raczej. Słuchaj tak, ja z Damianem no tak. Się poznałem na targach jakichś konopnych i tam właśnie mówił, wspierał, supportował, mówił, że bardzo fajnie, Weedwiki nagrywam. Oni się zajmują też kryptowalutami, z tego co wiem, ma jakąś firmę Cryptotech. I wtedy mi tam doradzał, czy nie chciałem na jakąś technikę blockchaina przejść, coś tam, nie mam pojęcia, co to wszystko jest. W odpowiedzi na to, że Weedwik jest tak mocno cenzurowany, że mi usuwali kanały i mówili, że no w ten sposób mógłbym jakoś tam zarabiać na tym
i przenieść to, mówię, jakiś tam blockchain. Nie wiem, ja rozkminiałem parę razy o tym blockchainach, nie znam się na tym kompletnie. Jeżeli to by Damian oglądał albo ktoś inny, jestem dalej chętny, jak ma to mi pomóc, to spoko, nie? Natomiast trochę się dowiedziałem, wiem, że używają technologii, bo mają sesję zdjęciową u ludzi, u których mój dobry ziomek, doktor Bania, pracuje, który de facto teraz wypuszcza razem z Włodim i z The Outlaw Seeds odmianę marihuany Włodiego, Shakespeare Hayes. Zajebisty ziomek, po prostu całe życie tylko w konopiach siedzi, więc ma ogromną wiedzę mimo swojego wieku. I to są kontenery, mój drogi, Plantaluxa, polskiej firmy, która robi mega dobre lampy, na cały świat sprzedaje i robi teraz takie jakby kontenery, które są samowystarczającymi growboxami dużymi, nie? Tak więc wiem, że jest sesja zdjęciowa na sprzętach tutaj też od nich, ale to nic nie znaczy. Jak jest fajny sprzęt, to można sobie wziąć. No i wiem, że mają bardzo dużo sklepów. Poland Coffee Shop. Tych punktów jest naprawdę już dużo w Polsce, więc no, wydaje mi się, że oni się po prostu zajmują kupowaniem i sprzedawaniem suszu CBD poprzez sieć tych sklepów. Chcą zacząć, rozpocząć własną uprawę i też wiem, kto tam u nich był odpowiedzialny za uprawę od Przemka Zawadzkiego. I też wiem, że w przypadku suszu CBD cały czas są przekroczenia dość spore na tych wszystkich uprawach, ponieważ mój kolega w tych konkretnych boksach pracuje i mówi, że to już jeszcze jest długa droga. Przemek Zawadzki mówi podobnie, że z tym CBD jeszcze jest tak trochę, no trochę tych przekroczeń jest. Chodzi tutaj o przekroczenia THC 0,2. Nie jest to jeszcze takie zajebiście stabilne. No i tyle wiem na ten temat. Ja tam chętnie porozmawiam, natomiast chciałbym już robić materiały po prostu sponsorowane tutaj dla takich, bo te wszystkie wielkie spółki, one wszystkie chcą rozmawiać, ale nikt nie chce płacić, znaczy nikt. No rozmawiałem tylko z Maćkiem i z panem Zbyszkiem. Ze Zbigniewem spoko, ale tylko powiedzmy tak, tylko Maciek był naprawdę w porządku. U niego było od razu gadka, mops ile? A ja mówię, Maciek, stary, no tobie to nic, bo on mi tak dużo pomaga i ma tyle wiedzy facet, że poza tym ja w to też wierzę, to jest też aktywista, więc dla mnie to jest spoko, my sobie wzajemnie pomagamy, nie? Natomiast no fajnie by było, jakby te wszystkie spółki, ja nie mówię, że one są na naszych plecach czy coś takiego, bo ci ludzie robią biznes, natomiast no bez tej pracy aktywistycznej, bez edukacji, bez pracy u podstaw, to wszystko nie miałoby miejsca, więc fajnie jakby trochę wspierały te wszystkie spółki, wolne konopie i tak dalej, no liczę, że to wszystko no zaprocentuje. Fajnie. Z panem Zbigniewem Spisarskim, no mogę mówić ze Zbyszkiem już z Can Poland, fajnie się dogadaliśmy, mam nadzieję, że będą dużo dobrego robić tutaj dla polskich też pacjentów, poza tym zawsze mieć fajny kontakt do Polaka, który tutaj kontroluje jakby import tego suszu i można pogadać z nim bezpośrednio niż z jakimś przedstawicielem zagranicznej firmy, który no raz jest fajny, raz donosi na wolne konopie, potem się spotyka, potem z kimś na targach i tak różnie bywało z tymi innymi spółkami. Ale koniec o tym. W każdym razie kibicuję. Niech zbiorą tą kwotę, jak się odezwą, bo też mieliśmy nagrywać jakiś podcast. Potem się finalnie nie odzywali. Widzę, że ta zbiórka ruszyła już. Zebrali 513 tysięcy z 2 milionów. Zostało 47 dni do końca. Myślę, Mateusz, że jeszcze się zgłoszą. I można wtedy krzyknąć jakąś fajną sumkę za promo. Bo słuchaj, ja ci chcę się totalnie teraz pochwalić. Zrobiłem ankietę w przypadku Can Poland i w przypadku Maćka Kowalskiego. W przypadku Maćka Kowalskiego tam chyba było 2/3 czy 1/3 ponad, już nie pamiętam, ale jakaś ogromna większość akcjonariuszy jest z YouTube'a. Ja to nie mówię, że tylko ode mnie, bo jeszcze byłem ja, Mestosław Wini. Wapniak. Mestosław puścił to bardzo krótko przed emisją akcji, więc wątpię, żeby od niego bardzo dużo tam przyszło ludzi. Ja zrobiłem prywatną ankietę i dostałem potwierdzenia, jakby skany na wpłaty na około 250 000 zł od moich widzów. I to mam udokumentowane, a deklaracji było jeszcze na więcej. W przypadku tutaj Can Poland dostałem skany, bo zrobiłem sobie znowu tam jakieś wewnętrzne zapytanie na Discordzie, gdzieś tam i tak dalej, do mnie ludzie sami w ogóle piszą, dzięki MOPS za info, zainwestowałem. Podliczyłem na 110 tysięcy, a deklaracji było na drugie tyle, więc te moje 5 tysięcy wyświetleń czy 10 tysięcy wyświetleń na Weedweeku, na aplikacji i na wszystkich naszych kanałach innych, to jest konwersja całkiem spoko. W sensie to są, mi się wydaje, starsi ludzie, którzy już zarabiają. Nie, no może mega. Ja nie docieram do masy, ale inwestują w to. Według mnie, no ja jestem w szoku w ogóle, że ta społeczność
naprawdę tyle inwestuje w to wszystko. Chociaż ja tutaj nie namawiałem. U Maćka namawiałem, bo ja sam inwestowałem, żeby potem nie było, że jak wtopicie, że to jest moja wina. No, to jest mega konwersja i też właśnie mi to mówiłeś, o ty, bo Maćku, to jest mega liczba, a co do Campoland 110 tysięcy, też spoko. Wiesz, procent następnym razem. Nie, ja się cieszę, że ludzie w to wchodzą i, no, jasne, i ja jasne. Mówię, Zbyszek się też, z Campoland był mega w porządku. No i tyle, nie? Tak, ja tam wierzę, że to wszystko po prostu jakoś zaprocentuje w przyszłości i tyle. A jak nie, to tam, wiesz... Ja zawsze byłem zajawkowiczem we wszystkim, czy to w muzyce, czy w tym. Oczywiście, że lubię pieniądze, ale... I tak sobie lubię robić te rzeczy. Tak, gdybyś patrzył raczej na pieniądze, to byś nie robił Widwika i wiesz, no nie masz hajsu z Widwika jakoś, nie? No, to jest aktywizm raczej nie w sumie. Blokady masz raczej i nerwy. Ale nie, tak, już kończąc temat, to też w sumie ja nie przeszedłem na pan, bo on to mnie pewnie za dwa razy starszy, ale ja z panem Zbyszkiem też mam, byłem miło zaskoczony, no bo jak wiemy, no ty nagrałeś materiał przed. Ja do ciebie zadzwoniłem na gorąco w dniu tego rekordu, żeby pogadać z kimś, bo się podjarałem tym i się zdziwiłem. I wtedy dałeś mi numer do Zbigniewa, żebym napisał artykuł na Cannabis News i tak dalej. I w sumie też zadzwoniłem do niego i też fajnie się rozmawiało, bo tego samego dnia nawet się na podcastu mówiliśmy, więc też byłem zaskoczony, że w sumie w tak duży sukces znalazł w ogóle chwilę, żeby nagrać coś, nie? Więc też jak najbardziej nie mam nic do niego i trzymam kciuki i jeśli, jak mówię, no jeśli to jest po prostu to co mówi głośno, że te zasady fair play, że wiesz, no wiesz co on mówi, ty masz z nim obszerny materiał, ja mam raczej krótki. Jeśli to jest tak, jak on mówi, no to wierzę w niego i trzymam kciuki i trzymam kciuki za akcjonariuszy. I tyle w sumie. Coś jeszcze chcemy dodać nie. W aspekcie, że warto inwestować w konopie i warto to robić po prostu? Nie inwestujcie w te konopie ogólnie, bo to jest wszystko bańka, pewnie na tym stracicie, a na pewno, ja taniej to... wtedy kupię akcje jakieś kolejne. Tak. I przestańcie spać to te dokładnie, bo to jeszcze przedawkujecie. Dobra, no to idźmy dalej. W takim razie, skoro w superlatywach trochę, to może już jeszcze, to też krótki temat będzie, a skoro już tak się cieszymy tymi konopiami, to ja się też ucieszę, że jakieś tam zmiany idą w dobrą stronę, no bo człowiek, który uprawiał 5 krzaków, została jego sprawa umorzona po prostu. Nie pamiętam imion, więc nie będę tutaj ich podawał, ale był sobie człowiek, który miał syna chorego. No i zabrakło leku, jak to niestety się dzieje, bo 168, o ile dobrze pamiętam, kilogramów w 2020 roku kupili oficjalnie Polacy w aptekach, więc to jest w ogóle mega mało, 168 kilo, no to zapotrzebowanie pewnie jest dużo większe. No stale są braki, zresztą sprawdzaliśmy to ostatnio w naszym podcaście, widzieliśmy ile aptek ma susz, prawie zdecydowana mniejsza, prawie nikt tam nie miał. No ale do brzegu. Uprawiał 5 krzaków, bo zabrakło leku dla jego syna. Policja weszła, zaczęła się rozprawa, no i sprawę umorzono ogólnie rzecz biorąc, bo uznano to za jakąś tam niską szkodliwość, czy za fakt, że nie było leku, więc on musiał sobie jakoś poradzić, bo syn był chory po prostu. Zresztą sam ten właśnie, nie wiem czy to jest oskarżony, czy jak to działa w tym świetle prawa, ale ten człowiek, który uprawiał 5 krzaków, zresztą sam mówił o prokuraturze czy o policjantach, że w żadnym momencie nie poczuł się jakiś tam szykanowany, super, czy źle traktowany, wszystko z szacunkiem było, prokurator też zrozumiał całą sytuację i tak dalej, więc to dla mnie też jest zaskoczenie, no bo kurde... 5 krzaków to jest w sumie jak walczymy o 4, no on uprawiał 5, mega, nie? Mega. I umorzono, nic się nie stało tak naprawdę, więc spoko, nie? Fajnie. Nie, no to fajnie. Jest naprawdę jakaś przełomowa sprawa. A gdzie to w ogóle było? Nie wiem, Stelios był obrońcą w tej sprawie? Czy... Bo to kurde, kompletnie mi umknęło to gdzieś, więc jak masz, to też potem mi podeślij, podlinkujemy, więc w opisie muszę sobie na pewno poczytać. No coś takiego to są na pewno sprawy przełomowe. Trzeba to od razu brać sobie na tapetę w przypadku, nie wiem, zatrzymań, cokolwiek, od razu podawać to jako przykład, jako przykład postępowania dla innych policjantów, dla innych prokuratur i tak dalej. A gdzie to było? Pamiętasz jakieś szczegóły, jakieś okoliczności? Czy on był też pacjentem? Bo mi coś na początku... On, sekunda. Bo to jest tutaj też jakby istotne wszystko.
Ale może ja to w Widwiku poruszę sobie, bo to jest naprawdę fajny case. Kurde, nie pamiętam, gdzie ja to widziałem, wiesz, ale mam tutaj po prostu notatki zrobione, a teraz, żeby grzebać, mogę pogrzebać, a ty coś tam poruszysz, inny temat i ci powiem zaraz. Ale czekaj, bo w notatkach pytanie, czy on też był pacjentem. Wydaje mi się właśnie, że był, ale nie jestem pewien. Nie mam tego w notatkach. Nie wiem, ale poszukam zaraz, gdzie to było, bo gdzieś było na 100%, bo skądś to wziąłem. Spoko. No, jak znajdziemy jakiś artykuł, podlinkujemy tutaj więcej szczegółów, bo co mnie ciekawi, jakie były okoliczności wokół tego, czy to był pacjent, karany wcześniej. Jego syn był pacjentem na pewno. Nie wiem, czy on był. Nie wiem, czy on był, ale jego syn na pewno. No i właśnie zabrakło lekarstwa w aptece, to sam zaczął uprawiać. Czaję. W ten sposób, super. No, tak, czasami naprawdę... Tak. Wykazują bardzo ludzkie cechy. Policja. No ale właśnie. Policjanci, nie będę tu brzydko mówił. I prokuratora na przykład w podcaście z Kubą Gajewskim, który mam nadzieję opublicznić chyba w przyszłym tygodniu, mówił, że go uratowały podsłuchy w jego sprawie, bo on miał bardzo mocną sprawę na tam kilka litrów oleju RSO. No tak. I go uratowały podsłuchy, bo wiedzieli po prostu, że on... No, to nie jest dealer, tylko to jest aktywista i on pomaga chorym ludziom i po prostu tam cała jakby machina chciała mu jakoś pomóc, nie? Więc to pokazuje, że jest nie do końca dobrze uszyte to prawo. Znaczy nie, jest źle uszyte, jeżeli o to chodzi, no i tyle. No i dobra, no ale z jednej strony zobacz, tutaj jest tak fajnie, bo cieszymy się i naprawdę jest się z czego cieszyć, to też warto nagłośnić, bo jednak dużo się nagłaśnia tych smutnych spraw, a tych radosnych mało. No i widzisz, nie słyszałeś nawet o tym, więc to nie mogło być jakoś nagłośnione. Ale właśnie, z jednej strony są takie sytuacje, a z drugiej strony jest sytuacja Przemka Zawadzkiego, nie? Ale mu to akurat dobrze, ja się nie dziwię. Widziałeś go? Że co? Że, no nie że... wiem, no stary, no... No tak, sam bym go tak potraktował, o to ci chodzi, ja tak? Myślę, że powinien tam go dłużej przetrzymać, nie? Stary, no tak. To jest, wiesz, on ma na twarzy kryminał wypisany na czole, tak, nie? Bandyta, gangster, jakiś jeszcze narkotykami handluje. Dokładnie. W ogóle, jakiś Freedom Farms, ja nie wiem, o co chodzi. No, więc zamykamy temat. Hoduje jakieś ciężkie narkotyki. No. Dobra, powiedz, nie, bo to jest skandal, masz rację. Ja mam nadzieję, że wy wszyscy wyczuwacie tą ironię, chociaż ja w sumie powinienem oduczyć się takiego gadania, wydaje mi się, bo ktoś może nie do końca to złapać, a musimy chyba naprawdę tylko te pozytywy gadać i oburzenie cały czas jakby no... Ale promować. Ale co, ja żartuję. No chodzi... Chyba widzowie, słuchacze, mam nadzieję, że są inteligentni, tak, za takich uważamy i tak. Tacy są zresztą, nie, więc... Powiedz więc okrótce, myślę, jak sobie żartujemy, o co chodziło tam z tym Przemkiem, bo mnie ta sprawa, jak ja zobaczyłem ten film... Dobra. Pamiętasz, do ciebie wtedy zadzwoniłem, czy tam pisałem ci wiadomości, byłem tak wkurwiony, po prostu nie dowierzałem, że to się dzieje, naprawdę. Druga sprawa, że Przemek jest taki trochę, no on nie pójdzie na współpracę, ale on nie zrobił w sumie niczego złego, nie? W sensie, no ktoś inny... nic nie zrobił ten chłopak i oni go chcieli przeszukiwać i w ogóle, no stało się to, że ogólnie zapraszamy też, żeby obejrzeć cały materiał do Przemka na kanał na YouTubie, na Przemysław Zawadzki, czy Przemek Zawadzki official. Nie pamiętam dokładnie, sorry Przemek, ale łatwo znajdziecie. On tam ma godzinny chyba ponad materiał o tej sytuacji. No i co się stało? Stało się to, że chłopak stał na ulicy, fakt, że bez maseczki, ale jak tłumaczył, maseczka mu upadła. No, a z tego co ja wiem, no jeśli maseczka upadnie, no to raczej nie powinno się jej zakładać. Poza tym on, nie wiem, może ty wiesz na co on jest chory, bo on tam często powtarzał, że ma chorobę. No i faktycznie... On nie mógł zdjąć kurtki i tak dalej, co nie? Więc jakoś tam choroba jest dosyć poważna i mówi, że on nie był w stanie założyć tej maseczki, bo choroba mu nie pozwala po prostu. Poza tym jest brudna, bo upadła. I stał po prostu na ulicy bez tej maseczki. Wyszedł na chwilę z domu, podejrzewam, bo nie miał dokumentów przy sobie, więc może do sklepu, może po coś. Abstrahując od tego, że wtedy, bo teraz z tego co wiem, zaczął się suplementować chyba olejem czy po 8 latach. Czy konopiami po 8 latach, ale jeszcze wtedy nie był w ogóle użytkownikiem. Nie. Od 8 lat nie miał styczności aktywnej z konopiami, że nie stosował ich. No i mniejsza o to. Chodzi o to, że policja do niego podeszła, zaczęła go spisywać, zażądali jakichś tam dokumentów, chcieli go przeszukiwać, on nie wyraził zgody na przeszukanie.
No i zawieźli go na komisariat, tam już tak bardzo krótko mówię, ale tam w międzyczasie były absurdalne sytuacje, więc naprawdę warto obejrzeć ten materiał. Znaczy przede wszystkim warto, że ci wejdę w zdanie, bo zawieźli na komisariat, ważne było to, że go po pierwsze zwinęli z pustej ulicy o 12 w nocy, bo nie miał maseczki, no ale stereotypowo dres, czapeczka, no to pomyśleli, może jakiś tam cinkczarz wzięli, ściągnij kurtkę, nie mogę, ściągnij kurtkę, nie jestem w stanie. Ściągnij kurtkę, no nie jestem w stanie, jestem chory. Przemek jest chory, nie wiem dokładnie co jest, ma coś ze stawami, jakieś chyba przewlekłe zapalenia stawów, nie może po prostu podnieść rąk wyżej i sprawia mu tu cholernie dużo bólu, żeby to podnieść. Na co policjant mu padł, o, no to pan pewnie kąpie się też w kurteczce, tak? I w domu też tam pan cały dzień w kurteczce siedzi, takie pierdolenie głupie, przepraszam. No właśnie, znowu. Dlatego ale natomiast, standard. Natomiast Przemek też nie... Znaczy on tak nie powiedział, proszę pana, jestem chory, znaczy ja pewnie bym, nie wiem czy ja bym był taki buńczuczny, chciałbym pewnie iść do domu, ale no Przemek ma serce aktywisty, on zawsze tam walczy i chwała mu za to. To jest tam zaczął mówić, nie? Że, znaczy nie powiedział wprost, ja bym powiedział, proszę pana, jestem chory, cierpię na schorzenie XXX, mam naprawdę problemy ze stawami, nie może, jak pan chce, proszę ściągnąć, znaczy... Pewnie bym jakoś tam, nie wiem, może w cudzysłowie współpracował, żeby se pójść. On tego im nie ułatwiał, ale w ogóle im nie utrudniał tego, więc mogli machnąć na to ręką, no i potem na komisariat, do naga się musiał rozebrać, przysiady, w ogóle sposób, w jaki traktowała go ta policja, on naprawdę nie był niemiły do nich, to nie był jakiś, że tam wyzywał ich, no skandal, skandal po prostu, co to się stało? Po prostu był dla nich w połowie tacy jacy i taki jacy oni dla niego, no bo oni byli dla niego, nie mieli, śmiali się trochę z niego, szydzili, dokładnie. Co jest w ogóle z chorego, no to jest dramat, no jak tak można człowieka traktować, no i dlatego mówię, że no nie wiem, no obejrzyjcie sobie ten filmik, to też się zdenerwujecie, ale ja to byłem zdenerwowany, mops chyba jeszcze dwa razy bardziej. Obejrzyjcie sobie, to się wkurwicie fajnie i sobie zepsujecie humor. Tak. Ale dobrze, dobrze, trzeba tak robić. Film jest długi. No ale właśnie, takie sprawy też trzeba nagłaśniać. I sprawy radosne, i sprawy smutne, no bo póki są te smutne, no to tych radosnych będzie mniej. A co pytasz? Ja o nic nie pytam, mówię, że jest długi film i nie ma co całego opisywać. W sumie, no wiecie co jest pięć, ale obczajcie sobie, bo tam warto te cytaty po prostu policjanta i tak dalej, i tak dalej. No. A propos radosnym, właśnie mi wyskoczyła twoja reklama na Facebooku. O, jak reklamować konopie? No piękne zdjęcie, Mateusz. A dziękuję. Mateusz Zbójna, jak reklamować konopie? Czyli co, webinary robisz, tak? Darmowe? Ruszyły? No będę robił teraz. Nie wiem, kiedy zostanie, opublikujemy to, ale 17 fajnie. Webinar będzie darmowy, dokładnie o reklamie konopi w social media, no bo da się to robić. No to szukajcie tam Matiego. Temat naprawdę ogarnia, a jest to never ending story, batalia z Facebookiem nie ma końca. Co, no trzeba to potrafić robić, bo naprawdę. Nawet jak myślicie, że zrobiliście reklamę i coś tam wam przeszło i już macie rozkminione, no to uwierzcie, że nie macie. Bo nawet my nawet nie wiemy, nie wiem, czy ty masz pewność, czy ty zawsze już wszystko wiesz, chyba nie? Znaczy jak testuję, to nie mam, nie? No. Mam pewne rzeczy, które są pewne, bo wiem, ale jak jest coś nowego, ktoś mnie prosił o coś nowego, no to muszę zrobić czasem, wiesz, dwa tygodnie czy miesiąc testów, a nawet sam dla siebie coś robiłem ostatnio, że kurde, zrobiłem tyle testów i puściłem już tą słuszną kampanię i nagle ona umarła i od nowa testuję, nie? No także działamy sobie. No, ale to mniejsza. No, także taka sytuacja Przemka. No i właśnie, co też zabawne jest to, już może przechodząc do następnego tematu, że na tym samym komisariacie, na którym Przemek robił przysiady, nie wiem, z tydzień później odebrał to anonimowy pacjent o nazwisku Kowalski, to nie Maciek Kowalski, po prostu tak sobie mówię, że nie miał, no dobra, nieważne, o jakimś tam nazwisku, odebrał po prostu no, konopie indyjskie, tak, lekarstwo z tego samego komisariatu, no bo mu zarekwirowali 10 chyba miesięcy wcześniej, czyli prawie rok wcześniej, a jeszcze wcześniej Kali, raper, w międzyczasie tam odebrał też swój susz, który chyba dwa miesiące później. I z jednej strony według mnie, co ty właśnie uważasz o tym, o to właśnie, bo ja też mam swoje zdanie. I co ty uważasz o takich akcjach, że to jest raczej powód do radości, czy raczej do smutku, że zabierają lek, czy do radości, że oddają go, czy trochę radość, trochę smutek, bo jednak kiedyś tak nie było, a teraz fajnie, że jednak w ogóle oddają. Co ty uważasz? Kurde, muszę zaznaczyć jedną odpowiedź, czy jest jeszcze czwarte wyjście? Nie no, i tak się rozgadasz, więc jest to czwarte wyjście. Mateusz, jak ja za dużo ten, to ty mnie musisz normalnie, no co ty? Musisz jakiś taki sygnał, pip, pip.
albo coś i wtedy mop jest cicho i gadasz ty, bo ja wiem, że za dużo gadam i ja walczę nie nad no, tym, ale ja też, im starszy jestem, tym więcej gadam i nie wiem, jak mam tego, nie chciałbym znaczy, tyle gadać. Chyba nie było hejtu na nas za to, że ten podcast trwał tyle. Raczej ja tam dostałem kilka wiadomości, że fajnie, że tak luźno właśnie, że tak... No nie, ja się bardziej martwię o to, że ja tobie mogę wchodzić często w zdanie i o to mi, wiesz, chodzi. Nie, wydaje mi się, że nie. Ja nie mam nic przeciwko. Ale ogólnie, jeśli uważacie, że coś robimy źle albo dobrze, to dajcie znać, bo my na serio tak w sumie... Nie żartuję, przepraszam. Bo my tak sobie właśnie się bawimy na razie. Tym testujemy kilka tak aspektów, widzicie. Jesteśmy dzisiaj online w domu, ja jestem u siebie, Mops jest u siebie, ostatnio widzieliśmy się na żywo. Dajcie znać, co wam bardziej odpowiada. Dokładnie. Po prostu zarzucajcie sugestie, my będziemy się dostosowywać, jesteśmy mega elastyczni na ten temat. No ale dobra. Mega. A więc co ja myślę tak. na ten temat? Myślę, że trzeba o tym po prostu trąbić. Tylko trzeba w bardzo odpowiedni sposób o tym gadać. Gadałem na ten temat ostatnio z Kubą Gajewskim. Robienie takich wyścigów, kto był pierwszy, jest nie do końca fajne, że ja pierwszy dostałem susz, a ja drugi, a komuś jeszcze oddali, bo żeby nie zrobić wokół tego takiej otoczki, że kurwa, patrzcie, udało mi się zioło odzyskać. Jakiś domyślę, że nie wiem, że to nie był susz z apteki czy coś takiego, tylko bardzo fajnie, że tak się dzieje i... Wszystko to, co powiedziałeś, to jest właściwa odpowiedź moim zdaniem, że jest smutek i trzeba ten smutek nagłaśniać, że to, co to jest skandal, co się dzieje, że co, morfinę też sprawdzają pacjentom innym, albo ile jest tramalu w tramalu, jest sprawdzane, są tabletki jakieś, nie wiem, receptowe i tak dalej, inne leki narkotyczne, no się nie sprawdza tego, jak ktoś jest chory i ma na tą receptę RX przepisany jakiś lek, to wątpię, żeby policjant nagle rozkminiał, czy on, nie wiem, ćpa czy nie ćpa. To, czy on ćpa, czy nie ćpa, rozkminia lekarz w momencie przepisywania recepty. Jak moja mama miała pacjenta, który mi kiedyś opowiadała, który bardzo często po tramal przychodził, nawet w wieku już starszym, a moja mama jest pediatrą, w pewnym momencie no, stwierdziła, że przestała mu wypisywać ten lek, bo widziała, że no, coś tu jest nie tak, nie? Że on po prostu jest uzależniony od tego prawdopodobnie. Więc jest to podważanie kompetencji jakiegoś lekarza. No. Natomiast no, ja rozumiem też tych policjantów, bo masz mindfuck. Masz po prostu, wiesz, jak to się mówi, jesteś confused. Przepraszam, zdezorientowany taki trochę, nie? No bo z jednej strony masz tutaj przykład, no. Ja to już pokazywałem 1000 razy. Zrobię to na przykładzie. Mam tutaj przed sobą moje pudełeczko z apteki. Akurat tu jest Spektrum. Mniejsza z tym. I macie tak. Teraz wam powiem czary mary. Mam tutaj susz, który mam z ogródka i za to idę siedzieć. Powiedzmy, że to jest lemon skunk. Tu mam lemon skunk, który kupiłem w aptece i za to nie idę siedzieć. No i sobie często pewnie myślą policjanci, że robię sobie tak i już jestem chroniony. Nie, to temu nie służy. Ja teraz włożyłem właśnie susz do pudełka z medyczną, nie? I na odwrót. Natomiast ja jestem w stanie ich zrozumieć, że oni myślą, że my wszyscy chcemy ich gdzieś tam oszukać, tylko trzeba przejść na porządek dzienny, żeby olewać te sprawy po prostu. Jak ktoś jest pacjentem, ELO 420 nie zajmuje się tym, bo i tak nikomu nie wyrządza ten kolej szkody. Nawet jeżeli ma to z jakiegoś ogródka, no to se to ma z jakiegoś ogródka, bo może nie było w aptece, ale to jest chory człowiek. Olej to, chłopie, idź kurwa jakiś, przepraszam, idź jakiś kiboli łap, idź, nie wiem, zajmij się czymś potrzebnym, a nie jakiegoś typa, który nie umie spać i sobie baka po prostu na wieczór, żeby sobie zasnąć lepiej, albo na jakiekolwiek inne schorzenia. To jest jakby nie tędy droga. Natomiast jestem w stanie zrozumieć tych policjantów, więc moje zdanie, kończę monolog po raz 10 w tym podcaście, powinniśmy nagłaśniać to z oburzeniem, nie że odebrał narkotyki z policji, tylko że skandal, że zabrano mu to lekarstwo. Dobrze, że w końcu mu to oddano, natomiast jest to ogólnie, jestem zbulwersowany tym faktem, ale dobrze, że takie rzeczy się w końcu dzieją, no bo mógł mieć na przykład sprawę z tego. Mogli próbować rozkminić, wiesz, jakoś wybadać ten susz, że on nie jest taki sam. Mogli, wiesz, cisnąć temat i drążyć. Natomiast fajnie, że tak się dzieje. Im więcej takich rzeczy będzie, w końcu pójdzie pewnie odgórny jakiś prikaz do tych wszystkich komisariatów, że słuchajcie, jak ktoś ma receptę, ma pudełko z apteki, dajcie spokój, nie zajmujcie się takimi pierdołami. Natomiast obawiam się, że pod koniec roku, jak i tak się nie będą statystyki zgadzać,
to i tak pójdzie, kurde, wiesz co chodzi, instrukcja, żeby jednak łapać wszystkich użytkowników, bo trzeba trochę podkręcić statystyki, a jak teraz widzę na początku roku, u mnie na przykład na Śląsku było bardzo dużo zatrzymań, dostali nowe testy narkotykowe i lecą po prostu po wszystkich i zatrzymują też pacjentów, więc jest to takie, koniec. Teraz ty. No uważam podobnie. No to lecimy dalej. Ogólnie rzecz biorąc, wyjaśniłeś temat w sumie chyba. Więc wyjaśniłem grę, nie? Tak. Ale na pewno nie róbmy jakiegoś prześcigania i tak dalej. Natomiast Ja nie wiem. Ja się na przykład nie kryję już z tym w ogóle. Ja bym nawet chciał, znaczy nie chciałbym być zatrzymany, ale wiecie o co chodzi. Nawet bym był, chciałbym gdzieś, nie wiem, żeby mnie na przykład zatrzymali z tym aptecznym suszem, nawet tylko po to, żeby fajnie pogadać z tym policjantem i mu wytłumaczyć, że stary, kurde, mam tu lekarstwo, ja normalnie działam, to nie są żadne dealerki, żadne tam narkotyki, żadne tam kupowanie na streetie. Stary, możesz sobie to olać. I mi się wydaje, im będziemy fajniej tłumaczyć tym ludziom to, grzecznie i bezpiecznie, damy trochę poczucia, że fajnie, ja też pana rozumiem, natomiast chcę panu coś po prostu nauczyć, pana mniej więcej poinformować, jak to powinno wyglądać, to tylko możemy coś dobrego zrobić, nie? Albo po prostu bulwersować się, bo wiesz, ja mam tak, że jak mi zabraliby ten lek, to jakoś tam przeżyję. Nie mam jakichś ciężkich schorzeń, że tak powiem. Natomiast jak ktoś na przykład ma, nie wiem, jakąś padaczkę lekooporną albo naprawdę jakieś bardzo przewlekłe bóle i mu by zabrali nagle susz za 600 zł dyszkę taką, stary, to przecież mnie by szlak trafił. Wyobraź sobie, że jesteś naprawdę, nie masz kasy, uciułałeś na to, czy tam z fundacji dostałeś refundację jakąś i oni ci to biorą, żeby sprawdzić, czy czasem sobie nie kupiłeś tego na ulicy. No tak. Dla mnie to też jest bardziej... Ja w stronę bardziej idę jednak denerwowania się na to, że zabierają. Kurde, ktoś złamie nogę, zabierają mu kulę, albo właśnie, ja nie znam przypadku, kiedy zabrali jakikolwiek lek, a zabierają konopie, bo to konopie. I fajnie, że z jednej strony faktycznie te kilka lat temu to nie było, byłoby nie do, w ogóle medyk nie był legalny, byłoby nie do pomyślenia, że oddają susz. Ale jest to lekarstwo koniec końców, tak jak mówisz, że kurde, mam receptę, więc o co ci chodzi, człowieku? Tak. Jeszcze rozumiem, wiesz, nawet zabrać, jeśli to by jakoś działało sprawnie, że zabrali, przebadali, oddali jeszcze tego samego dnia, bo nawet te 3 dni później, to jeszcze. Ale obczaj, bezsenność to ktoś leczy. Taka już łagodniejsze schorzenie niż jakaś tam ciężka choroba. No ja mam na bezsenność i takie różne... Też to raczej jest męczące. I co ten człowiek ma? Nie spać przez 10 miesięcy, czy co ma? Normalnie, nie? Będzie potem... absurd. Nie wiem, mnie to denerwuje, bo kuli nie zabierają człowiekowi. Rekwirowanie to jest absurd totalny. Natomiast, że to oddają, to w tym absurdzie jest fajne, ale ogólnie jakby hardkorową taką... jakby tak... powiedzieć centralnie, co myślą, to ogólnie to jest skandal, że to biorą, jak to oddają, to powinno się jeszcze ich, opierdzielić, złożyć zażalenie, domagać się odszkodowania i tak dalej. Jest to prześladowanie, natomiast taka jest ta droga, jest to nowy temat dla nas. Ktoś musi gdzieś kształcić po prostu, jak się nie kształcą ci policjanci sami, nikt im gdzieś tam odgórnie nie mówi, to nie możemy się na to godzić, ale nas to na pewno czeka, więc ogólnie też taki komunikat. Jak stosujecie medycznie, a wiem, że tych ludzi jest bardzo dużo i nawet często oni nawet nie są świadomi, że od lat stosowali konopie w celach terapeutycznych, bo myślą, że się na przykład odstresują, że jakoś im to, lepiej na przykład palą sobie na wieczór, nawet nie wiedząc, jak na przykład duże są, jakieś pokłady stresu w nich, albo że przepracowywują często jakieś problemy. Ja tu mówię o takich na przykład psychicznych bardziej problemach, nie? Czy tam z dzieciństwa, z młodości. Często ktoś w ogóle sięga po jakiekolwiek używki, a jest marihuana używką, bo ma tam jakieś rzeczy gdzieś tam w psychice, coś do przepracowania, więc nawet często ludzie nie wiedzą, że stosują to jakoś tam terapeutycznie albo potrzebują jakiejś pomocy i na przykład sięgają po to, a z tym im na przykład jest łatwiej, więc też warto wtedy pójść w ogóle do lekarza. Tych placówek konopnych jest dużo. Czy do psychologa, powiedzieć, co tam jest 5, że to mi pomaga. I może na przykład pomoże też taki lekarz bez tego na przykład i stwierdzi, że na przykład stosowałeś to dlatego, bo było ci łatwiej o czymś zapomnieć, odprężyć się, ta bezsenność jest spowodowana tym i tym i tym, zrobisz to, to i to, wtedy to odejdzie i być może dzięki temu wejdziesz na dobrą ścieżkę, a potem
może nawet nie będą potrzebne te konopie, nie? Ale kończąc to, warto załatwiać sobie tą receptę, znaczy warto iść normalnie, formalnie, legalnie się leczyć, a nie na własną rękę i nie powinniśmy się z tym kryć. Ja w lato, jak otworzą knajpy i tak dalej, mam, chcę sobie zrobić taki filmik, po prostu z suszem, chcę chodzić do różnych miejsc, no i sobie waporyzować w knajpie, w jakichś tam muzeach i tak dalej. Nie mówię jakoś ostentacyjnie, natomiast zobaczyć, jakie są reakcje. Pokazywać. Jakie są reakcje, no tak, na przykład restauratora jakiegoś, czy mnie poprosi, żeby wyjść, jak to tam będzie wyglądało. Broń Boże, nie będę tutaj mówił, ja mam lek, mnie proszę stąd, ja tu muszę siedzieć. Natomiast jeden z pacjentów, Mateusz, którego serdecznie pozdrawiam, aktywista wolnych konopi, możecie go pamiętać, bo on jeden z pierwszych pacjentów był w Polsce, który dostał medyczną marihuanę, tą co ja mam tutaj, Spektrum. I on wtedy jechał na Marsz Wyzwolenia Konopi, zaczął jarać sobie w przedziale, przyszli sokiści, policję zawiadomili, chcieli go w ogóle zawinąć, no i zrobił taką burdę wokół tego tematu, powiedział, że to jest jego lekarstwo, pokazał receptę, jak mu zabiorą, dostanie zaraz jakiegoś ataku i tak dalej. I skończyło to się tym, że pociąg ruszył dalej, dali mu jego własny przedział, w którym mógł sobie dalej jarać. No tak. Tak więc ludzie, jak dobre, zatrzymują was, to też jest dobra rzecz. Trzeba trochę powiedzieć takiemu policjantowi, czy on jest świadomy, co on robi, że pan mi zabiera lekarstwo, ja tu mam atesty od lekarzy, to jest moje zaświadczenie pacjenta, ja potrzebuję, to jest dla mnie niezbędne do funkcjonowania, chcę pana nazwisko, imię i chcę na przykład na piśmie potwierdzenie, że pan świadomie pozbawia mnie lekarstwa i bierze na siebie odpowiedzialność na przykład mojego jakiegoś ataku lękowego czy czegokolwiek innego. Ja sobie mogę zrobić krzywdę, proszę pana. A jeżeli mnie na przykład na dołek zamykacie albo coś takiego, natychmiast proszę mi dostarczyć lekarstwo z apteki. Więc jeżeli poczuje może ten funkcjonariusz jakąś taką odpowiedzialność za to, co robi, że on naprawdę może się przestraszy po prostu, no bo nie wyobrażam sobie sytuacji, że ktoś by wziął jakieś na przykład tabletkę na nadciśnienie komuś, czy bardzo mocne środki, no tak, na przykład przeciwbólowe, nie? No właśnie, też sobie nie wyobrażam. Dlatego, no ale to dobre, co mówisz, że bez kitu, uświadamiać tego policjanta, bo to też człowiek ma jakieś tam uczucia. No pewnie, ale niech wie, że zabiera mi lekarstwo, no, że on nie znalazł właśnie sobie tutaj jakiegoś ćpunka, czy ziomeczka, czy przestępcy, który se załatwił receptę, bo kurwa, no nie można se załatwić recepty. Ludzie, przecież to lekarze przepisują. Recepty RX, te na leki recepturowe, czyli na te leki jakby narkotyczne, bo to jest w tej grupie, to oni są mocno rozliczani z tego wszystkiego. To też sprawdza potem tam, nie wiem, jakieś tam są kontrole i tak dalej. To nie jest tak, że ty sobie możesz na lewo i prawo wypisywać morfinę wszystkim na przykład, albo bo w tej samej grupie jest marihuana. No i tak, że wtedy tak, nie będzie jakichś konsekwencji. Jak jeden pacjent nagle co tydzień będzie dostawał nową receptę. Tak nie działa. Więc jeżeli ten policjant to bierze, on podważa kompetencje człowieka, który spędził 5-letnie studia medycyny, potem zrobił specjalizację, prowadzi poradnie. To nie jest, kuźwa, kurs jakiegoś ziołolecznictwa. Znaczy, z całym szacunkiem do zielarzy wszystkich. No źle teraz powiedziałem, ale wiesz, co chodzi. To nie jest kurs na wózki, no tak, na wózki wydłowe. To są jedne z najtrudniejszych studiów na świecie. To nie jest darmowy webinar. Na pewno dużo więcej wie ten lekarz i na ten temat niż policjant. No. To są o wiele trudniejsze studia. Ludzie, no kuźwa. To nie są jakieś czary mary, tylko to jest normalna medycyna. Tak. No dokładnie. Znają się i tyle. No. Więc z rana. Nie no, ale no i widzisz, chciałeś wybrać jedną z odpowiedzi, wybrałeś wszystkie. Ale to a propos innego. Ale no co, no spoko, według mnie ja tam nic nie muszę dodawać. Nie wiem nawet, czy dodałem, czy nie, ale zajebiście poruszyłeś ten temat mega i wyjaśniłeś system. Spoko, nie wiem. Wydaje mi się, że skoro o palikocie nie gadamy, bo nie ma sensu już, to kurde, poruszyliśmy w sumie wszystkie tematy, które chyba chciałem. Masz tam wszystko z notatek swoich? Projekt ustaw, złapany z krzakami, Przemek Zawadzki, marihuana z komisariatu, UFC, plus niezapisane 100 tysięcy podpisów i niezapisane rekord crowdfundingu. Wszystko dobra, poruszyliśmy. No, to było dużo ważnych rzeczy. Jak coś pominęliśmy, no to zawsze będziemy coś pomijać. Mhm. Bo nam się nie chce. I tyle. I co? Wpadliśmy dzisiaj na taki pomysł z Mateuszem, żeby jaki? Zrobić coś w stylu lekkostronniczy.
tylko w naszej tematyce, że być może nie spotykać się, znaczy dalej się może spotykać raz na miesiąc na podsumowania, ale może lepiej by się przyjęła taka forma właśnie w formie takich, forma w takiej formie, nie codziennie, ale na przykład jest jakiś news gorący albo zrobić coś dwa razy na tydzień, takie krótkie rozmowy, jak mają właśnie lekkostronniczy, tylko że oni codziennie mają, nie? Jakieś 10-15 minut i lecieć z tym, co tam któryś dzień, albo co jakiś bardziej gorący news. Więc dajcie znać, czy coś takiego by było fajne i czy macie pomysł na nazwę na to. Fajnie, żeby to nawiązywało do lekkostronniczych jakoś. Znaczy nie musi być koniecznie, no ale może coś na coś fajnie, coś, na coś wpadniecie fajnego, jakąś nazwę tego. I też w ogóle, nie wiem, najwyżej w sumie sobie to, nie wiem, bo tutaj nie rozmawialiśmy o tym, czy ja mogę poruszyć ten temat, ale poruszaliśmy między nami temat tych rozmów z widzami, ze słuchaczami. Aha, żeby zrobić, no, wiem, żeby czy... zrobić, dobra, żeby zrobić audycję taką, że ludzie do nas dzwonią, tak? Bo ja spytałem na takim moim luźniejszym live'ie spontanicznym na jakimś tam Instagramie, to ludzie się podjarali tym pomysłem i właśnie nie wiem... jak to by zadziałało. Nie wiem, jak to w ogóle technicznie zrobić, ale to by się zrobiło na pewno. Pytanie, czy to jest w ogóle do realizacji, bo to trzeba by zrobić wtedy live'a jakiegoś, na żywo trzeba by to puścić, co nie? Ale nie ma lichu. Słucham? Nie, bo słucham ciebie cały czas, bo sprawdzałem akurat na Cannabis News nas poprzedni coś... podcast, jak tam to poszło. No i tyle, nie? I tam widzę, że no, długa droga przed nami jest 1600, no, długa, 1600 wyświetleń, ale nie ma jakoś źle. Fajnie, w końcu to jakoś sobie pewnie rozkręcimy. Te telefony to by był super pomysł, natomiast my tego nie jesteśmy w stanie technicznie fajnie zrealizować, jeżeli nie będziemy w dwójkę siedzieć. Po pierwsze trzeba było mieć dlatego... tam jakiś tam... Dobra, nie będę chodził w te szczegóły techniczne, natomiast na głośniku mogło to by być spoko. Zobaczymy, można coś takiego... No to zrobimy najwyżej, jeśli to się rozkręci wszystko, to zrobimy najwyżej, bo i tak się kiedyś przecież spotkamy. Najwyżej się zrobi live'a takiego, ogłosi i wtedy się opublikuje z tego materiał i tyle. Jakieś takie coś bardziej w tą stronę czy coś. Nie wiem, zobaczymy w sumie. Temat otwarty, ale bardziej sensowny, na pewno mniej przyszłościowy, krótkoterminowy do zrealizowania jest to, o czym mówiłeś na początku, że takie bardziej spontaniczne spotkania na gorąco, czy takie częstsze, jakaś taka właśnie seria 10-15 minutowa, załóżmy, wydarzy się to, że no jak teraz, rekord crowdfundingu, umawiamy się we dwóch na telefon tego samego dnia, dzwonimy do Zbigniewa na głośnik, go bierzemy, czy coś, czy nawet nie, a jeśli tak, to spoko. I tak po prostu, żeby, no bo to jak mówiłeś przed nagraniem, to jest news, to jest Cannabis News i chcemy wam dawać też świeże newsy, żebyście byli na bieżąco ze wszystkim. Tak jest. I o to chodzi w sumie. Które no. też macie na bieżąco zawsze na stronie cannabisnews.pl. Dokładnie. No i tyle. Fajnie, kurde, zajebiście mi się rozmawiało dzisiaj. Bardzo ci dziękuję za czas. Też. Fajnie. Jak dobrze, że nie musimy drugi raz nagrywać, chociaż zaraz się okaże. Bo nie, ja kontrolowałem dźwięk, wszystko jest git, więc fajnie, mamy godzinę 20, więc myślę, że akurat takiej długości się będziemy też trzymać. Ludzie pisali krócej, dłużej, zawsze ktoś chce inaczej, natomiast to ma być po prostu, macie to puszczać w tle. A powiedz mi jeszcze, jest to już dostępne na jakichś innych platformach? Czy jeszcze tego nie wyrzucałeś? No, tak, jest. Już prawie na wszystkich aplikacjach podcastowych. Czekam jeszcze na potwierdzenie od kilku, bo to czasem się mieli, ale na tych najważniejszych, czyli na najpopularniejszej aplikacji do słuchania podcastów, na Spotify jesteśmy. Na drugiej pod względem popularności do słuchania podcastów Apple Podcast jesteśmy. Google Podcast jesteśmy, jakiś tam Podcast Addict i tego typu podcastowe już bardziej też jesteśmy. Okej. Okay. I zostajemy co? Zostajemy przy nazwie po prostu Cannabis News Podcast, tak? Albo CN Podcast. No chyba tak. Bo ludzie tam, ludzie pisali tutaj jakieś Highcast, Cana Info, Weed Month, tak, wiem, ale właśnie ale wydaje mi się, wydaje, że Cannabis News na tyle ma wyrobioną właśnie, że bardziej przyciągnie to nazwa, no bo dużo ludzi zna nazwę Cannabis News. Dokładnie. Niż żeby tworzyć coś nowego na kanale Cannabis News. No Cannabis News Podcast. Fajnie. Żeby to była ta nazwa, wydaje mi się, że to no dobrze. Miałby ręce i nogi. Spoko. No to wszystko. To co? Koniecznie, wszystko, jak ktoś dotrwał do końca, hashtag na koniec, niech napisze. Co, jakie mamy? No musimy wymyślić właśnie jakiś hashtag, bo będziemy wtedy widzieć, ile ludzi do końca dotrwało. A może ktoś sobie przewinął na koniec?
No to sobie... żeby zobaczyć, czy jest coś ciekawego. Wiem, że tak youtuberzy przeważnie robią na koniec. Czaję. Nie, no spoko, ja się nie znam, więc no dobra, to czekaj. Hashtag, co o czym mówiliśmy, co jest... coś ze 100 tysiącami podpisów może? Czy o nas bardziej? Hashtag... Zróbcie Cannabis News Podcast i tyle. Hashtag. No, dokładnie. Hashtag Cannabis News Podcast. Zobaczymy, jak dotrwaliście. Dobra, moi drodzy, Mateusz, dziękuję tobie raz jeszcze za poświęcony czas. Piękny poranek. Będziemy to robić częściej. Budzić się rano wspólnie. moi drodzy państwo, wam dziękuję za uwagę. Mówił dla was Mateusz Zbojna i... Mops Bebski. Czy ty nie mówisz Bebski? Może być. Mops lub Grzegorz Klepaczka. No to Mops lub Grzegorz Klepaczka z Wilbika i Cannabis News i z Mopsa. I z Zabrze. Dobra, dziękuję. Dobra, dzięki wielkie wam wszystkim. Dziękujemy i trzymajcie się. Dawajcie feedback, udostępniajcie, bo to też ważne. I zbierajcie podpisy, piszcie na Wolne Konopie, na inicjatywa Małpa Konopie, wolnekonopie.pl, bo to bardzo ważne jest. Dobrze. Trzymajcie się. Elo. Czekaj, no to już nie wyłączaj mi się. Co teraz muszę to po prostu... Ciekawe, ile to będzie zajmować. Gdzie jest moja kanał? La 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 la